Korzystając z okazji, że za chwilę będziemy wycinali za pomocą plotera CNC LID 1515 blaty do stołów, które oferujemy, postanowiłem, że wykorzystam ten moment i pokażę Wam, jak my to robimy, jak Wy to możecie robić, bo często takie pytania pytają, na przykład jak jest mocowany surowiec, jak jest mocowany detal, więc myślę, że tutaj taki żywy przykład, który będę mógł Wam w skrócie omówić. Na początku jednak mały spoiler, słuchajcie, bo zaczynając ten materiał nie spodziewałem się, że pojawi się tyle problemów i tyle błędów. Ten proces, który za chwilę będziecie widzieli, był naprawdę nagrywany na szybko i zresztą sami wszystko zobaczycie. Potraktujcie ten trochę materiał w taki sposób, żebyście wiedzieli, jakich błędów Wy możecie uniknąć, dlatego że tych błędów będzie sporo, a myślę, że dzięki temu ten materiał będzie trochę bardziej też interesujący. Wracamy do materiału. Jak widzicie, będziemy cieli tutaj blaty z MDF-u. Tutaj jest MDF 18 dwustronnie laminowany. Tutaj mamy frezarkę LID CNC 1515. Jak widzicie, podstawą tej maszyny jest również MDF. My nie chcemy sobie dziurawić tego MDF-u, który jest podstawą maszyny, dlatego na tym MDF-ie położyliśmy kolejną płytę MDF, do której następnie zamocujemy, prawdopodobnie, bo to jest dwóch bartków plan, zamocujemy sobie te płyty z MDF-u laminowanego. No i tutaj często właśnie pada pytanie, w jaki sposób będzie to, w jaki sposób można to zamocować. Zobaczcie, tutaj wykorzystał Bartek, zabrakło mi słowa, co to jest? Ściski, dokładnie, ściski. Czyli mamy tutaj jeden ścisk, drugi ścisk z tyłu i trzeci ścisk tak samo. No i na tym będziesz umieszczał płytę? No i na tym zaraz będzie kładł płytę, więc za chwilę to zobaczycie. Mamy tutaj wrzeciono 1,5 kW chłodzone powietrzem. Proces też będziecie widzieli, więc jak poszczególne etapy już będą zrobione, no to ja będę Wam je krótko omawiał. No i zobaczcie, Bartek właśnie ułożył płytę, tą, o której Wam mówiłem na samym początku. No i zwróćcie uwagę na jakby długość tej płyty, bo to też jest często pytanie, które zadajecie. Jaki jest maksymalny rozmiar surowca, który możecie obrabiać? Bartek, jak chcesz, to sobie to jest normalnie grzeb. Jaki można obrabiać? No i tutaj nas tak naprawdę w przypadku ploterów, na przykład LID czy Salamandra, ogranicza ta szerokość, bo długość nie ma większego znaczenia. My mamy tutaj płytę dłuższą, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo w momencie, kiedy byśmy na przykład wycinali, załóżmy sobie napis na całą tą długość, no to wiadomo, że maszyna ma jakieś pole robocze. Obrobilibyśmy tą płytę do pewnego fragmentu, gdzie ten napis jest, a następnie całą płytę możemy sobie przesunąć znowu i zacząć od jakiegoś punktu, tak żeby wyfrezować sobie ją całą. No a tutaj chyba nie będziemy frezowali. Ja nie znam całego projektu, co tu chłopaki dokładnie robią, oprócz tego, że to będą blaty do stołów. Tutaj nam to nie będzie przeszkadzało, bo po prostu pewnie z tego fragmentu płyty będziemy wycinali, a reszta to zostanie odpad. Na razie Bartek sobie tą płytę położył. Ja go przed chwilą pytałem, jak on będzie ją mocował. Mówił, że za pomocą wkrętów, więc za chwilę sobie zobaczymy, jak to wygląda. A tutaj się na chwilę przeniesiemy do Bartka, bo Bartek aktualnie właśnie projektuje, robi Fusion 360, prawdopodobnie model tego blatu, tak Bartek? To będzie co innego, ale podobne. Okej, podobne. No więc oczywiście musicie sobie najpierw model przygotować, Fusion 360. O, zobaczcie, no wygląda to bardzo, myślę, podobnie do tego, co będziemy wykonywali. A to jaki stojak Bartek będzie robił? Stolik będzie robił z MDF. A też będziesz wycinał to teraz? Jutro. Jutro. No to nagram dla Was osobny materiał, gdzie zobaczycie to, co Bartek tutaj zrobił. A te blaty masz? Żebyś coś o nich powiedział? Nie, blaty robiłem ostatnio, więc... Dobra, a jakim będziesz sam frezem ciął? Szóstką kompresyjną. Dobra, szóstka kompresyjna. Coś jeszcze? Można powiedzieć? Prędkość, pamiętasz? Dwa metry na minutę. Okej, wejście na raz? Przelatujesz? Nie, na trzy razy. Dobra, na trzy razy. Teraz otworzę to nagle. Dobra, to za chwilę Wam o tym powiem. A przy okazji, jeszcze jak chłopaki tutaj to wszystko szykują, to też Wam pokażę. Mamy tutaj LIDA 15x15. Ja ostatnio nagrałem dwa materiały. Jedno o salamandrze, takiej 900x900. Drugi Wam nagrałem o najbardziej rozbudowanym LIDzie, czyli LIDzie MGN Pro. I tam wspominałem o tym, że wiele elementów do tego Pro było zaciągniętych właśnie z klasycznych LIDów. No i tutaj macie tego 15x15, który ma, jak dobrze pamiętam, coś w polu roboczym około 1200 na 1300 mm. No a tutaj macie tak samo jakby rozbudowaną wersję takiego klasycznego LIDa, bo jak wiecie, klasyczny LID to jeszcze jest troszkę inna maszyna. Tutaj czeka już na odbiór przez klienta tak samo kolejna jednostka. No i tutaj mamy właśnie LIDa Pro, gdzie zaczerpnęliśmy dużo właśnie z LIDa 15x15, czyli na przykład tą podwójną belkę osi X. No i wzmocniliśmy sobie, to jest Pro MGN-Z, tak dokładnie. Bo dlatego MGN-Z, że na osi Z zamiast rolek klasycznych
takich, które są stosowane na przykład na tym wózku, no tutaj jak widzicie są prowadnice, szyny liniowe i wózki MGN15. Tak więc właśnie ta konstrukcja względem klasycznego LIDA jest wzmocniona przez podwójną belkę osi X, a dodatkowo wzmocniona oś Z przez to, że zastosowaliśmy tam prowadnice liniowe. No i to jest właśnie, tutaj znowu mamy LIDA 1515, który jest bardzo podobny do tego LIDA 1010. Tutaj mamy po prostu tylko mniejsze pole robocze. No i kolejna różnica, zobaczcie, tutaj macie stół, klient się zdecydował na stół z profili aluminiowych, no a tutaj macie właśnie stół z MDF-u, więc te opcje możecie sobie zawsze wybierać. No i ten LID 1515 też nie jest takim typowym klasycznym LIDem, dlatego że tam w opcjach macie normalnie klasyczny LID też ma na osi Z jakby wózek, przybliżę, tam nie podejdę, wózek na rolkach, a tutaj też mamy tego LIDa przez klienta wybranego z osią Z, która jest na MGN 15. O, Bartek tutaj przygotował kolejny Bartek, bo u nas w ogóle ja często mówię Bartek, już może wszyscy myślą, że mam jednego Bartka w firmie. Fres, możesz powiedzieć coś o nim. Fres Bartek 6, jaki to jest fres kompresyjny, tak? Fres kompresyjny? No. Co oznacza, że mamy tak jakby dwie spirale. Pierwsza spirala w jedną stronę, końcóweczka jest w drugą stronę. Dolna część frezu wypycha wiór ku górze, a dolna pcha go ku dołowi. Czyli tnąc całą płytę, wiór nam będzie pchał się do środka, dzięki czemu będziemy mieli ładne krawędzie, zarówno dolną, jak i górną. Dobra, zaraz to sprawdzimy. No, więc taki frez za chwilę będziemy zakładali tutaj na wrzeciono. Tutaj jest tulejka ER11. Nie wiem, czy się uda ją odkręcić jedną ręką. Chyba nie odkręcę. W każdym razie, tu jest tulejka ER11, gdzie możecie... O, Bartek mi pomoże. O. Gdzie możecie sobie ten szpień wewnętrzny, nie wiem, czy on ma jakąś ładną nazwę, w sumie profesjonalną, możecie sobie go wyciągnąć. No i na przykład, o, tutaj mamy frez na prawdopodobnie 3175, tulejka, o, na 3175, więc będzie trzeba zamienić sobie na frez, na taką tulejkę, która będzie pasowała do frezu o średnicy 6 mm. No i Bartek wymienił tą tulejkę wewnętrzną. No i teraz tylko musi to wszystko zblokować, dokręcić. Ok, czyli mamy, jak widzicie, frez, który wam pokazywaliśmy przed chwilą, już założony na maszynie. I pewnie teraz będzie trzeba przymocować surowiec. Dobra, bo tu jakiś nowy plan powstał, że Bartek, jakże na mufy to będzie złapane? Tak, mufami. Będzie złapane mufami. Za chwilę zobaczymy jak, bo nie wiem, co oni mają tutaj w planach, więc wspólnie to obejrzymy. Wytłumaczyli mi chyba, mam nadzieję, że dobrze to powiem. Czyli teraz w tym MDF-ie, który jest położony na MDF-ie, czyli podstawie maszyny, mamy ten drugi MDF, który wam pokazywałem na początku, złapany tymi ściskami. W nim będą zrobione otwory, następnie w te otwory zostaną umieszczone mufy i później tam ten blat, właśnie ten biały MDF, będzie za pomocą pewnie śrub przykręcony do tych muf albo łap. To też zaraz zobaczymy. Okej, okay, i Bartek tutaj widzę, że pozycjonuje sobie na samym początku oś Z, czyli tak, żeby frez dotknął naszego tego spodu materiału. I teraz na oprogramowaniu Open Grid Control, który widzicie tam, on ustawia dla osi Z właśnie punkt zerowy. Widzę, że dzisiaj to takie frezowanie jest za szybko bardzo, no ale to też możecie zobaczyć, że da się też w taki sposób. Może mało profesjonalny, nie traktujcie tego jako taki totalny poradnik, ale będziecie mogli zobaczyć sobie proces. Dobra, i teraz uruchomienie programu, frez startuje, to może zabiorę. Odjeść do przodu. Testujesz? Jak widzicie, Bartek, mówię teraz w końcu. Okay. Tak ogólnie część klientów właśnie sobie robi całe stoły z MDF-u. Co, zakładasz? Nowe bluzy mamy, to wam pokażę przy okazji. Dzisiaj przyszły.
Aha, czyli co, teraz przesunięcie tam o 100 parę milimetrów i w kolejne. Miejscach zrobimy. Czyli Bartek nie robił programu pewnie dla całego kwadratu, jak zakładam, tak Bartek? Tylko po prostu zrobiłeś dla samego pojedynczego otworu, tam gdzie będzie ustawione, teraz maszyna tam wykona. Tam wykona tylko X0, Y0, nie? Musicie ustawić. Zerować go? Czyli teraz przesunięcie w X kolejne 105 cm. Nie stoisz jak Bigby w noju, tylko przykręcasz. Jak widzicie, Bartek do ostatniego otworu sprytnie założył odkurzacz. Działa jak działa. Ja, ale sama szczota też dużo daje, nie? Nawet jeśli nie masz odkurzacza, no to szczotka ogranicza. No tak, tak. Dobra, i teraz będą chyba układali już surowiec. Zaraz zobaczymy. Chociaż tutaj dwa Bartki się z tym sprzeczają, czy to jest dobry pomysł, bo Bartek tutaj zrobił otwór jeden, no i drugi miał być przesunięty chyba 1500 mm, nie, 1050 mm w prawo, no ale jak widzicie, ta podstawa no, nie jest tak szeroka, więc zmienili na 950 i tutaj dyskutują sobie, czy uda im się przymocować ten surowiec. Jeden twierdzi, że się uda, a drugi nie, więc to też zaraz zobaczymy. Bartek teraz robi tutaj, zrobił tutaj otwór wiertarką już normalnie ręcznie. Można na maszynie, ale szkoda czasu. No tak, bardzo słyszeliście. Można na maszynie, ale szkoda czasu. Tutaj robi na 950 mm tak samo drugi otwór. Mniej więcej, widzę. I zobaczymy, czy Bartek teraz tą wiertarką trafił. Okay. I Bartek, jak widzicie, tutaj skręca jedną śrubą, chyba za krótką. Uwaga, i Bartek tutaj się bawił w, nie wiem, super profesjonalistę, ale uszkodził właśnie. Widzieliście ten dym? Tak to jest, jak się robi na szybko. Coś ty zrobił. To może ja wam wytłumaczę, co tutaj się stało. Po pierwsze, pierwszy błąd, który Bartek zrobił przed chwilą, który widzieliście z tym dymem, to Bartek nie zresetował sobie osi Z, czyli tak naprawdę frezarka weszła w ten surowiec, bo nie wiedziała, że on tutaj leży. Tam, jak pamiętacie, na samym początku materiału, drugi Bartek pozycjonował sobie frez do surowca. O, znowu dymi tak ładnie. Bartek na raz wchodzi, tym frezą chyba nie bardzo, żebyś tak wchodził, no ale to jak przy okazji. Więc Bartek tutaj pozycjonował sobie ten frez do tego materiału. No a przy okazji, jak widzieliście wcześniej, Bartek też na oko wiercił wiertarką otwory, które no nie pasują do tych otworów, do tych mów nawierconych w tej płycie MDF w podstawie. I poszedł po rozum do głowy i nawiercił jeszcze raz, tak jak powinno być, ale już za pomocą maszyny.
teraz to jeszcze opowiem ciekawą rzecz, bo widzę, że tutaj się dużo ciekawych rzeczy wydarzyło. To nie wiem, jak ja nazwę ten film, wy już tytuł znacie. Słuchajcie, przed chwilą maszyna się zatrzymała, prawdopodobnie dlatego, to się rzadko zdarza, ale zdarza się, jak widzicie. Nastąpił, albo inaczej. O oprogramowaniu zobaczyliśmy komunikat, że któraś z krańcówek została wciśnięta, chociaż fizycznie to się nie wydarzyło. No i jak widzieliście, Bartek podłączył odkurzacz do szczotki i na 90%, przynajmniej ja tak uważam, jest tak, że rura odkurzacza, która nie jest uziemiona, naelektryzowała się, przyniosła ładunek na ramę maszyny, przez co elektronika zwariowała w cudzysłowie. No i przez to się zatrzymała. To się często rzeczywiście zdarza, to są różne, może inaczej, często. Jeżeli nieprawidłowo jest coś podłączone, nieprawidłowo na przykład jest właśnie zainstalowany system odpylania, tak jak w tym przypadku odkurzacz, wiecie sami, że w momencie, kiedy odkurzacie i długo będziecie odkurzali, to po jakimś czasie ta rura kopie. No i właśnie to się wydarzyło w tym najprawdopodobniej przypadku i dlatego nastąpiło rozłączenie sterownika od komputera, więc Bartek będzie musiał to zrobić jeszcze raz, tym razem bez odkurzacza. No i zobaczymy, co się stanie. To jeszcze jest drugi aspekt, to często poruszany przez was, którzy składacie maszyny samodzielnie, instalujecie właśnie wrzeciona razem z falownikami. Często zakłócenia pochodzące z wrzeciona są na tyle silne, że oddziałują na inne komponenty, a szczególnie na elektronikę niskonapięciową. I tak jak widzicie tam u góry, w górnej części maszyny znajduje się krańcówka, obok niej jest kabel. My od jakiegoś czasu stosujemy albo zalecamy, aby kabel od wrzeciona był oddzielnie położony w stosunku do pozostałych przewodów, szczególnie tych niskonapięciowych. I on tutaj nie jest w jednym peszlu razem z pozostałymi przewodami, co tutaj widać na tej maszynie. Zresztą czekajcie, ja podejdę do niej. O, jeszcze raz startujemy, ale tutaj macie ten przewód, który nie jest w peszlu razem z przewodami niskiego napięcia, bo to często powoduje właśnie zakłócenia, które powodują, że przerywa pracę maszyny. I teraz proces jeszcze raz startuje, więc mam nadzieję, że już się teraz nie zatrzyma. Odkurzacz jest odłączony. No i jeszcze może siać zakłócenia właśnie ten przewód. On powinien być gdzieś tam trzymany sobie z boku na jakimś wysięgniku. No ale zobaczymy. Może to się uda. Myślę, że tym razem będzie dobrze. Dobra, jak widzicie, mamy tu już wycięty pierwszy taki mały blat. Bartek zaraz będzie wycinał ich więcej, już tego nagrywać nie będę. Na samym końcu, jak będą wycięte, to jeszcze może dwa słowa i podsumowanie. No i po wielu przygodach właśnie Bartek skończył frezowanie. Za chwilę wam pokażę tutaj. O, tutaj macie te blaty powycinane. To są niewielkie blaty. Ile Bartek nie mają? 50 na 50. Z otworami właśnie pod mufy. No i jak widzieliście, no cała przygoda po drodze miała kilkanaście błędów. I mimo tego, że my frezujemy prawie cały czas i budujemy te maszyny, to czasem jak się robi coś na szybko, no to te błędy się pojawiają, no bo jak się człowiek spieszy, no to sami wiecie, czym to się kończy. W każdym razie, no udało nam się zakończyć tutaj. Bartek Szetelnicki, no popełnił trochę gaf, no aczkolwiek każdemu się zdarza. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego procesu, chcecie widzieć więcej nawet takich, że tak powiem, nieudanych podczas pracy elementów, to dajcie znać w komentarzach, a może częściej będę dla was nagrywał tego typu materiały. Do zobaczenia.